Cześć, witam was wszystkich serdecznie w nowym filmiku z gry F1-23. Jak dobrze wiecie, oficjalna premiera gry nastąpiła 16 czerwca. Niektórzy już mogli grać oczywiście wcześniej, 13 czerwca, osoby, które kupiły grę w preorderze, ale wczoraj, 17 czerwca, pojechałem swój pierwszy wyścig ala ligowy na nowej edycji gry od EA oraz Codemaster, ze względu na to, że Tomek Poradzisz zorganizował taki wyścig fun race, social race, czyli wyścig dla zabawy, żeby zobaczyć po prostu, jak ta gra działa w trybie multiplayer z najszybszymi kierowcami w Polsce, kilkoma streamerami na torze w Katarze, czyli nowy obiekt wyścigowy w grach F1. Fantastyczny tor do jazdy w kwalifikacjach, jak i wyścigu do ścigania, więc będziemy jechać 18-minutowe kwalifikacje, czyli krótkie kwalifikacje, nie taki standardzik jak w ligach wyścigowych, czyli Q1, Q2, Q3, krótkie kwalifikacje i 50% dystansu wyścigu. Jesteśmy w stanie na takich krótkich kwalifikacjach zrobić 3 okrążenia pomiarowe, nie jesteśmy w stanie zrobić 4 ze względu na to, że tor jest w miarę długi, wydaje się krótszy, ale no robi się tutaj czas minuta 20 oraz aleja serwisowa jest dosyć długa, więc nie da rady 4 wyjazdów, 4 okrążeń pomiarowych. To jest wyścig, do którego nie byłem w stanie się w jakikolwiek sposób przygotować, ponieważ nie byłem obecny przez kilka dni w moim mieszkaniu, ale tak naprawdę to jest wyścig dla fanu, tak? No tutaj nikt nie przychodzi do tego lobby, nikt tutaj nie jedzie z myślą o jakichś najlepszych wynikach, to jest po prostu taki testowy wyścig, żeby każdy mógł się pobawić. Przyjemnie się pościgać z innymi kierowcami, no przyjemnie może na wyrost powiedziane, no bo wiadomo, że będą tam szły jakieś przezwiska innych kierowców. No jak słyszycie, już Adrian Piekarek tam narzeka, no bo ja tutaj siedzę na Discordzie z fajną ekipą, Dawidem Krutulem, Adrianem Piekarkiem, Rula Losem, więc naprawdę mamy fajną przednią ekipę do jazdy tutaj podczas tego wyścigu. No i teraz jesteśmy podczas okrążenia kwalifikacyjnego tego pierwszego i zabrakło mi baterii pod koniec tego okrążenia. Mam już 6%, 5%. To był wynik tego, że na okrążeniu wyjazdowym miałem włączoną baterię na tryb hot lap i zapomniałem wyłączyć jej, więc taka pierwsza wtopa. Wyjeżdżamy na prostą startową. 2% baterii, 1% baterii. Także ten trzeci sektor był bardzo słaby. Minuta 21, 449. Aktualnie piąte miejsce, no ale wiadomo, że tutaj będzie sporo jeszcze można zyskać względem tego czasu, szczególnie w trzecim sektorze, jak już będę pamiętał o tej baterii. I na następnym okrążeniu znowu jesteśmy w podobnej sytuacji, jeśli chodzi o czas okrążenia, ale nie w podobnej, jeśli chodzi o baterii, no bo tutaj już tej baterii mam znacznie więcej, 20 kilka procent w tych szybkich zakrętach, więc tutaj powinienem odzyskać sporo czasu względem poprzedniego okrążenia, ale mimo wszystko, jak widzicie, schodzę poniżej 10%, więc na tym torze zużycie baterii jest bardzo duże, ponieważ jeździ się na bardzo wysokim docisku aerodynamicznym, przez co spędzasz o wiele więcej czasu na wciskaniu gazu niż na hamowaniu, więc ta bateria nie ma tutaj miejsca na odzyskanie, nie ma miejsca na regenerację, więc naprawdę trzeba tutaj też strategicznie podejść do tych kwalifikacji. Albo jeździć z niższym dociskiem, albo wyłączać baterię w momencie, kiedy przejeżdżamy przez jakieś zakręty, gdzie tej baterii tak naprawdę nie potrzebujemy, żeby ją wykorzystać, żeby ją po prostu sobie oszczędzić na wyjazd na prostą startową. I teraz jesteśmy na ostatnim okrążeniu pomiarowym. Na poprzednim poprawiłem się o 3 dychy. No i chciałem na tym ostatnim jeszcze się tutaj bardziej poprawić. Ja wiedziałem, że nie walczę tutaj o jakieś wysokie cele w tych kwalifikacjach, no bo jestem na 11 lokacie i aktualnie stracę mniej więcej 0,8, prawie sekundę do Tomka Poradzisza, więc ja tutaj się nie spinam w tych kwalifikacjach, poza tym jeszcze jest długi wyścig przed nami, lekko się poprawiam, chociaż w tym zakręcie znalazłem dosyć sporo, bo aż dychę, no ale ta dycha półtorej to da mi max awans mniej więcej 2-3 pozycji, więc dalej to nie będzie jakaś rewelacyjna pozycja, ale nie o to chodzi w tym wyścigu, ważne żeby przejechać potem ten wyścig bezbłędnie, a to się liczy. Więc teraz kończymy okrążenie kwalifikacyjne. Niestety w tym zakręcie chciałem za szybko przejechać i niestety wyjechałem poza limity toru, więc nie poprawię się
na tym okrążeniu. Oczywiście tutaj obrażam czat ze względu na to, że oni mnie rozproszyli podczas tego okrążenia pomiarowego. Każdy to potwierdzi. Nie no, oczywiście żartuję. Po prostu za szybko chciałem pojechać w tamtym zakręcie. Drwiłem sobie z czatu. Więc kończymy kwalifikacje na pozycji 11 za moim kolegą z zespołu w tym wyścigu, Jakubem Rzeszutem, więc fajnie będzie tutaj powalczyć z Kubą. Krutul dostał karę, Poradzisz dostał karę, przesunięcie na polach startowych, więc jest to chyba jakiś nowy bug w grze F1 23. Będziemy startować z pozycji 10, bo Krutul spada na sam koniec stawki. Będziemy startować na hardach, no i teraz pytanie, jak te opony będą zachowywać się w trakcie wyścigu, no bo jest inaczej względem F1 22. Zużycie oraz tempo na poszczególnych okrążeniach różni się dosyć mocno, więc będzie to ciekawy wyścig, żeby sprawdzić, jak to będzie wszystko wyglądać. Przejechaliśmy okrążenie formujące, czyli coś, czego nam brakowało w poprzedniej grze, to znaczy mogliśmy jechać wtedy, ale to okrążenie formujące było zbugowane w F1 22, no i tym razem, jak widzicie, bez problemu przejechaliśmy to okrążenie formujące, ustawiliśmy się na polach startowych, wystartowaliśmy, nasz start nie był idealny, ale na szczęście też nie straciłem na razie żadnej pozycji na dojeździe do pierwszego zakrętu. Tutaj tak, Rafał Szutysek walczy z tylną osią. Uderzyłem w niego lekko, ale na szczęście żadnych uszkodzeń nie ma. I teraz Maksymilian Soćko tutaj od wewnętrznej próbuje mnie wyprzedzić, ale od zewnętrznej ma się większą trakcję, więc wykorzystałem to mimo tego, że Maksymilian Soćko jedzie na tych miększych oponach, mediumach. Przed nami Kocio Szymański tam wypada poza tor w walce ze Stachulcem. No i tutaj gdzieś próbowałem wcisnąć się Szołtyskowi. Odpuściłem, jeszcze utraciłem kontrolę nad tyłem i jeszcze jakiś kierowca wyleciał poza, może nie tor, ale wyspinował, stał się duchem, więc zyskaliśmy jedną pozycję i tutaj walczę z Rulalosem po lewej stronie, a po prawej Adrian Piekarek poleciał gdzieś w żwir, także Adrian Piekarek tutaj mocno poddenerwowany na początku tego wyścigu, powyklinał różnych kierowców i ja tu walczę z Rulalosem, którego przepuszczam w sumie, stwierdziłem, dobra, jedź Rulek, jesteś szybszy, na razie waleczny, ja cię potem wyszedzę w dalszej części wyścigu, także Rulalos bardzo tutaj ładnie sobie poczyna na tych pierwszych okrążeniach. Za nami już jest Krutul, który startował z ostatniej pozycji. 11 już jest, także naprawdę też miał bardzo dobry start. My na spokojnie, my chcemy uniknąć wszelkich incydentów, uniknąć żadnych kar, raczej wszelkich kar. Bo najważniejsze w tym wyścigu jest to, żeby trzymać się w limitach toru, bo bardzo łatwo wyjechać poza limity toru, bardzo łatwo zdobyć karę. I teraz na hamowaniu tutaj do tego wolnego zakrętu na okrążeniu trzecim Rulalos popełnia błąd, utracił kontrolę nad tylną osią, no bo w tej grze już nie da się jeździć na balansie hamulców przeniesionym maksymalnie na tył. Trzeba teraz umiejętnie ustawić ten balans hamulców pod dany zakręt, bo jak widzicie, bardzo łatwo stracić kontrolę nad tylną osią podczas hamowania, więc to jest bardzo kluczowe, jest wiele tych czynników, na które trzeba teraz zwracać uwagę. I teraz przechodzimy do okrążenia czwartego, jadę sobie tutaj za Rafałem Szołtyskiem, tylko straciłem DRS w momencie, kiedy wyprzedziłem Nowaka, no ale na szczęście wyjeżdża samochód bezpieczeństwa. Co za Igor Sowa, Igor Sowa. Masz, Igor Sowa. I co hardziarze mają za... Kurna. Ale ty, no i to jest ta taktyka. Ale hardy, że brać dwa razy medy. Ale hardy nie dojadą. To hardy nie dojadą. Próbuj. Dwa razy medy. Ej, co jest? Bantum mi nie działa. O kuźwa. O nie, kurna. Co się dzieje? Ej, w sumie jak zjadę... W lewo mi nie działa baton. Nie no, DK, nie zjeżdżamy, nie ma co. Ej, no kurna! Nie mów, że nie! Ja nie zjeżdżam. To dawaj na klawiaturę, stary. Dobra, nikt nie zjechał, ale ja muszę ogarnąć ten baton, bo nie działa mi kuźwa baton w lewo. Baton w prawo mi działa i mam na łety ustawione. Ja pier... Tylko nie to, please! Patryk krótki w bicie, co nie? Ej, o, Ruli Pro zrobiłem ten. Ja wiem, że to jest social race, ale chyba się muszę. Pojebało coś. Czy mi teraz bił do mnie na streama i się pyta, czy 25 lapów hardy wytrzymają. Powiem ci tak, Szymi, no dobre pytanie. Nie wytrzymają, no. Nie wytrzymają. Chyba nie wytrzymają. Jak jest to
Co tu się kurwa... Jakie są MFD, radio komunikujące? Dobra, czekajcie, na klawiaturze to dam. To te instrukcje kurwa czytasz? Opakowanie z grą wziął, nie? Książka do podejścia, lądowania, kurwa. Krótki bot, bot kurwa, nie się tam odpierdala, widzę. Zmień na opony twarde... Nie, czekaj. Zmień na Zmień pośrednie, na pośrednie opony. Zmień na pośrednie opony. Czekaj. Zaraz czekaj, jak to brzmi. Czekaj, już to mam. Dobra. Nie. O Jezu, nie. O! Yes! 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 Przecież to można samemu zmienić. Następny escek będzie i ten. Będzie musiał znowu jakąś strategię. To safety car, ale mi zleciało ten safety car. No przecież na esceku jechałem. Miałeś chyba ten. A mój bot wyprzedzał normalnie, jak tracił pozycję to od razu ten, odzyskiwał ją. No to chodzi, to jest ta gra. No i mamy restart wyścigu, na szczęście udało mi się ogarnąć te przyciski, ustawić na odpowiednie opony w momencie, kiedy będę zjeżdżał do alei serwisowej. No i jesteśmy na siódmej lokacie, tutaj Kuba Rzeszut walczy z Rafałem Szołtyskiem przed nami i teraz na wyjściu z tego szybkiego zakrętu używam baterii, chowam się w cień aerodynamiczny, wchodzę po wewnętrznej i teraz będę miał od wewnętrznej następny zakręt, ale Rafał Szołtysek utrzymał bardzo dużą prędkość na wejściu w te szybkie zakręty i utrzymał swoją pozycję, mimo tego, że wjechał poza tor, no to tutaj Rafał Szołtysek też no, pewnie dostanie ostrzeżenie za wyjazd. Dlatego to jest kluczowe, żeby unikać tych ostrzeżeń, bo bardzo łatwo, tak jak wspominałem, zdobyć karę za ścinanie, wyjeżdżanie poza limity toru. Także Rafał tutaj już zdobył jedno ostrzeżenie na pewno w momencie, kiedy się bronił przede mną, a ja na spokojnie na razie konto na zero i na następnym okrążeniu, na rozpoczęciu tam doszło do kolizji. Eryk Szymański poleciał na bandę, uszkodził przednie skrzydło, więc zyskujemy za darmo po raz kolejny, kolejną pozycję, więc już jesteśmy na szóstej lokacie i dalej czekamy na błędy rywali z przodu. Jedziemy sobie spokojnie za Rafałem, będziemy się trzymać tutaj w systemie DRS, to jest najważniejsze przez te następne kilka okrążeń, no bo tak naprawdę tutaj wszyscy kierowcy przed nami jadą za liderem wyścigu poniżej sekundy, każdy kierowca do siebie, ale niestety na okrążeniu 14 Rafał Szołtysek już tam wcześniej wyprzedził Kubę Rzeszuta. Kuba Rzeszut jechał dosyć wolno przez te kilka okrążeń, jest to wynik prawdopodobnie tego, że tutaj Kuba tak samo jak ja nie ćwiczył w ogóle do tego wyścigu. Kuba Rzeszut, teraz jestem tuż za nim i Rafał Szołtysek zjechał do alei serwisowej z hardów bardzo wcześnie i teraz jestem za Kubą Rzeszutem. Bez problemu go wyprzedzam na prostej startowej i schowałem się w cień aerodynamiczny. Użyłem systemu DRS i ta przewaga prędkości była kolosalna. Jesteśmy na drugim miejscu. Jak to się stało? No bo już kilku kierowców wcześniej zjechało do alei serwisowej. Ci, co byli przed nami, no to startowali na medach, więc zostali zmuszeni, żeby już zjechać po hardy. I przede mną jest Piotrek Stachulec, który ma karę 3 sekund za ścinanie, poszerzanie zakrętów. Tylko no Piotr Stachulec jest Piotkiem Stachulcem i w tym wyścigu jest po prostu w innej lidze. A ja tutaj złapałem swój pierwszy warning, swoje pierwsze ostrzeżenie za wyjazd poza tor, więc muszę się pilnować, bo no bardzo łatwo. To jest naprawdę sporo miejsc. Praktycznie na każdym zakręcie można wyjechać poza tor bądź ściąć zakręt. Kuba Rzeszut na końcu 16 okrążenia zjechał do alei serwisowej, więc będzie teraz robił podcinkę. Za mną jedzie Maksymilian Soćko, który cały czas trzymał nasze tempo na tym pierwszym stincie. On ogólnie zjechał z medów na hardy w momencie, kiedy był safety car i dogonił nas, więc on jest w fantastycznej sytuacji. Może jechać albo do końca, albo zjechać z nami, bądź przeciągnąć jeszcze kilka okrążeń ten stint, więc będzie miał lepsze opony. Zjeżdżamy na 17 okrążeniu, czyli okrążenie potem później od Kuby Rzeszuta, żeby odpowiedzieć na podcinkę, tylko jak wiecie, w tej grze podcinka bardzo dużo daje. Nowe opony mają ogrom przyczepności w porównaniu do tych zużytych, więc zjeżdżamy do alei serwisowej, wymieniamy na medy, bardzo szybka zmiana, 2 sekundy 2 dziesiąte, więc piekielnie szybki ten pit stop w wykonaniu ekipy Red Bulla. Oczywiście każdy będzie miał taki sam pit stop, żeby były równe szanse. Tomek Poradzisz tam już przemknął na prostej startowej, Rafał Szołtysek również
Piotrek Stachulec wjechał z alei serwisowej. No i gdzie jest Kuba Rzeszut? Kuba Rzeszut jest na minimapce tuż tutaj koło nas. Jest właśnie, wymija po lewej stronie i podciął nas. Tylko że ta podcinka wcale jakaś taka mocna nie wyszła Kubie, no bo wjechał mniej więcej 60 przed nami. Był pół sekundy za nami, więc zyskał sekundę na tej podcince. I będziemy mieć o jedno okrążenie świeższe opony. Więc przez kilka okrążeń pojadę za Kubą Rzeszutem, oszczędzę trochę tej baterii i teraz jesteśmy pod koniec 19 okrążenia. Jak widzicie, sporo kierowców ma na swoim koncie już kary za ścinanie zakrętów, więc to jest nasza przewaga aktualnie, póki my nie mamy żadnej kary. Rafał Szołtysek tam walczy z Piotkiem Stachulcem z przodu, Rafał też ma karę i teraz zbliżam się do Kuby Rzeszuta na tej długiej prostej i zobaczcie, ta różnica prędkości jest bardzo duża. Wchodzę tutaj po wewnętrznej, Kuba się nie bronił w ogóle, no bo odpuścił, wiedział, że ja tutaj aktualnie nie mam kary i nie ma sensu walki na tę chwilę ze mną, więcej. Jestem teraz na piątej pozycji, ale z szansą na trzecie miejsce, no bo jak widzicie, tam kierowcy przed nami mają kary, więc zobaczymy, jakie będzie tempo teraz w czystym powietrzu. Rafał Szołtysek, przypominam, zjechał kilka okrążeń wcześniej niż my, więc on będzie miał w gorszym stanie te opony, ma teraz w gorszym stanie opony, więc powinien mieć gorsze tempo. Więc cisnę, ile fabryka dała w tym momencie. Mamy kilka okrążeń do końca i próbujemy wykorzystać przewagę przyczepności. Przechodzimy do okrążenia 21, końcówki. Teraz rozpoczynamy 22. Za mną Maksymilian Soćko teraz atakuje Kubę Rzeszuta. I Maksymilian Soćko jest teraz moim głównym rywalem. Tam jeszcze w tle oczywiście Adrian Piekary klnie na innych kierowców co okrążenie. Ale Maksymilian Soćko jest moim głównym rywalem, bo jak widzicie, on nie ma żadnej kary w tym wyścigu, tak samo jak ja, więc muszę uważać tutaj na kierowcę McLarena i Maksymilian Soćko wyprzedził właśnie Kubę Rzeszuta. A my się zbliżamy do Szołtyska, tylko niestety na 28 okrążeniu, bo już przechodzimy do końcówki, przedostatnie okrążenie, nie byłem w stanie zbliżyć się na mniej niż 4 sekundy. Rafał Szołtysek, nie wiem, jakimś cudem miał po prostu lepsze tempo pod koniec stintu, jego opony po prostu chyba były w lepszym stanie, lepiej nimi zarządzał, miał inne ustawienia, prawdopodobnie ciśnień. Wiele czynników na to wpływa, no ale nie byłem w stanie zniwelować już bardziej tej straty. I to jest już przedostatnie okrążenie i Maksymilian Soćko jest tuż za mną, bez kary dalej, więc teraz jesteśmy w ciężkiej sytuacji, bo prosta jest długa, on jest bardzo blisko mnie. No i chyba, jak się domyślacie, no nie mam szans, żadnej szansy na tej prostej, żeby obronić swoją pozycję. Maksymilian mnie po prostu wyminął. Jechał kilka okrążeń za mną, więc zaoszczędził tej baterii dosyć sporo, no bo jak wiadomo, jak się jedzie za kimś, no to ta droga hamowania się wydłuża, dzięki czemu jesteś w stanie zaoszczędzić znacznie więcej baterii. Także Maksymilian wykorzystał to do perfekcji. Myślałem, żeby go przepuścić przed wjazdem na prostą startową, żeby mieć DRS, ale stwierdziłem, jeszcze jest ostatnie okrążenie. Trzeba pamiętać o tym, że ta prosta jest długa i linia mety jest daleko za wyjazdem z ostatniego zakrętu, więc jest jeszcze jakaś mała szansa, żeby odzyskać tę pozycję tuż przed wjazdem na linię mety. Teraz najważniejsze jest to, żeby trzymać się jak najbliżej Soćko przez resztę okrążenia w zasięgu tutaj mniej więcej 4 do pół sekundy, więc tutaj teraz będziemy kończyć drugi sektor i Maksymilian trochę mi odjechał, wykorzystał więcej baterii ode mnie. Ja teraz oszczędzam maksymalnie ile się da tej baterii na samą końcówkę, na prostą startową i teraz jesteśmy mniej więcej w podobnym poziomie, jeśli chodzi o stan naszej baterii i w tych zakrętach zbliżyłem się dosyć mocno, więc te brudne powietrza wcale tak nie działa w tych szybkich zakrętach i zbliżyłem się bardzo mocno na wyjściu z ostatniego zakrętu. Odpalam system DRS, chowam się w cień aerodynamiczny, zbliżam się do niego, ale niestety linia mety też się zbliża do nas i zabrakło 49 tysięcznych, żeby odzyskać czwarte miejsce, no bo Szymon Kulik dostał karę 12 sekund, spadł za nas, więc kończymy rywalizację na miejscu 5. oraz 6. dla mojego kolegi zespołu. Tomek Poradzisz wygrał przed drugim Piotrkiem Stachulcem, czyli ta dwójka jak zwykle tutaj dzieli i rządzi w grach F1. Rafał Szołtysek pojechał bardzo dobry wyścig, umiejętnie zarządzał oponami, no i Maksymilian Soćko naprawdę tutaj fantastycznie, też gratki dla niego, bo wykorzystał idealnie
strategię. W momencie, kiedy miał mnie wyprzedzić, to mnie wyprzedził. No i ja naprawdę bawiłem się bardzo dobrze podczas tego wyścigu. Przypominają się dobre, stare czasy. Pół roku chyba nie jeździłem w żadnej lidze, więc naprawdę przyjemność z jazdy była bardzo duża. Szczególnie na tym torze. Też tutaj rywalizacja w tej nowej grze jest o wiele lepsza niż F1 22. O wiele więcej się dzieje. Opony inaczej się zachowują. DRS jest mocniejszy, cień aerodynamiczny. Także ściganie na tej nowej grze jest znacznie lepsze. Także widzowie, dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się w następnych filmikach. Cześć!